Witajcie moi drodzy, niespodzianka, Sebastian żyje, zombie wrócił. Słuchajcie, tak bardzo szybko się postaram, bo żebym zdążył na pociąg. Jestem teraz w Katowicach na dworcu PKP i będę leciał za chwilkę, znaczy będę jechał najpierw do Warszawy, z Warszawy będę leciał na Teneryfę i później na tej Teneryfie będę czekał co dalej, prawdopodobnie gdzieś tam do Las Palmas polecę, wsiądę na statek, z tym statkiem popłynę, może do Portugalii. Ciężko powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy. Nie nagrywałem się wcześniej, pamiętacie, że ostatnie moje nagranie to jest z Tajwanu. Jak się nagrałem tam, to pojechałem potem, pracowałem na statku, gdzie montowaliśmy, to był statek do montażu turbin wiatrowych na morzu. Spędziłem tam dobrych kilka tygodni. Nie mogłem niczego na burcie nagrywać, więc nie nagrywałem, a później jak już wracałem do Polski, to szczerze powiedziawszy też za bardzo nie było możliwości nagrywania. Na upartego bym coś nagrał, ale to byłoby kiepskie, dlatego że był ten sezon deszczowy i od rana do wieczora lało. Spędziłem tam 2 dni w hotelu, na zewnątrz praktycznie nie wychodziłem, nie było czego nagrywać, więc wróciłem sobie spokojnie do domu. Tutaj w domu też miałem troszkę na głowie, nawet dużo na głowie miałem, dlatego też nie nagrywałem. I co? No i teraz włączam kamerę, dlatego że w końcu coś się takiego dzieje, co może Was zainteresować. Tak więc za chwilkę Wam tutaj obrócę kamerkę, pokażę może jak wygląda dworzec w Katowicach, aczkolwiek musicie wiedzieć, że to no nic specjalnego, tak? Najpiękniejszy ten dworzec nie jest i tak jak marudziłem na ten dworzec w Warszawie, czy to zachodni, czy tam jakiś centralny, to Katowice na pewno, przynajmniej jeżeli chodzi o te miejsce pod peronami, no to zobaczcie. Niczym specjalnym się tutaj poszczycić nie możemy. Aczkolwiek on jest i tak odremontowany i tam gdzie są kasy, tam wygląda nie najgorzej. Ta pani mnie przekrzykuje, zaraz się dogram, pokażę Wam. Przypomniało mi się, że już wcześniej pokazywałem Wam jak ten dworzec wygląda, więc jednak nie będę się powtarzał. Tylko takie krótkie ujęcie na perony. W pociągu nie będę się nagrywał, dlatego jeszcze jednym zdaniem w ogóle co u mnie. Muszę podjąć decyzje bardzo ważne, takie życiowe, dlatego że mam kilka propozycji pracy. Jedne są związane z podróżami, dosyć dużo tych podróży. W drugim przypadku więcej czasu spędzałbym na Śląsku, czy tam w Zagłębiu, w Sosnowcu, ale też około 30% czasu to są wyjazdy. No albo mogę zostać przy turbinach też, tak jak do tej pory. To też muszę spokojnie sobie to przekalkulować, przeliczyć wszystko i zobaczę jaką decyzję podejmę. To jest jedna kwestia. Druga, zostałem górnikiem. Tak, zostałem górnikiem. Zacząłem kopać jedną z kryptowalut, czyje. Na chwilę obecną jest to nieopłacalne zupełnie, ale mam żyję nadzieją, że jednak ta waluta pójdzie w górę. Chyba wszyscy na to liczą, dlatego że dosyć dużo firm poważne inwestycje poczyniło w związku z tą kryptowalutą, z tą czyją. To jest ta kryptowaluta, która opiera się na dyskach twardych. Więc zobaczymy, mam nadzieję, że mi się to kiedyś zwróci, no bo żeby nie skłamać, jakieś 70 tysięcy w to zainwestowałem. I jeszcze w drugą kryptowalutę, znaczy nie w spekulację, tylko w kopanie tego. I jeszcze jedną kryptowalutę Helium. W nią też trochę zainwestowałem. Czekam na sprzęt. Sprzęt miał być pomiędzy lipcem a sierpniem, ale ze względu na ogromne zainteresowanie mają opóźnienie i dopiero prawdopodobnie w listopadzie ten sprzęt dostanę. Co nie zmienia faktu, że troszkę inwestuję w takie pasywne źródła dochodu i tak jak mówię, mam nadzieję, że to się zwróci. Szkoda, że to tak długo trwa, w sensie kiedyś było łatwiej, człowiek kopał Bitcoina albo Ethereum i miał z głowy, tak? Ale teraz już tak łatwo nie ma chyba. W każdym razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sam jestem bardzo ciekawy, mam nadzieję, że w przyszłości, bo wiem, że wielu z Was, ja sam szczerze powiedziawszy nie lubiłem tych kryptowalut, ale potem stwierdziłem, że jestem zwyczajnie głupiutki, dlatego że interesuję się nowymi technologiami, a jakimś cudem się nie zainteresowałem tymi kryptowalutami. Byłem bardzo negatywnie do tego nastawiony, a teraz troszkę żałuję, dlatego że gdybym od początku się tym interesował, miał większą wiedzę, wcześniej w to zainwestował, to prawdopodobnie teraz bym już z tego mógł żyć, albo byłbym bankrutem.
bądź co bądź, coś by się działo. Dobra, nic. Tak na razie, za chwilkę, no za jakieś 10 minut mam pociąg. Za 20 minut, za 20 minut mam pociąg. Ale tutaj już nie będę nagrywał, nie chcę ludziom przeszkadzać. No, trzymajcie się, a no i co, teraz Warszawa Zachodnia, tak jak zwykle, tak? Czyli do Warszawy Zachodniej, potem na lotnisko Chopina. Na lotnisku Chopina będę musiał sobie prawdopodobnie zrobić testy koronawirusowe. Dlaczego? Dlatego, że nie mam szczepień. Tak długo, jak to możliwe, nie chcę się szczepić. Nie mam nic do tych ludzi, którzy się szczepią. Każdy ma do tego jakieś inne podejście indywidualne. Na chwilę obecną jeszcze te restrykcje dla tych, którzy są niezaszczepieni, nie są tragiczne. W sensie, że okej, muszę płacić po te 200 zł za każdym razem, jak gdzieś wylatuję czy wracam tutaj na terenie Unii. Ja bym miał szczepienia, to bodajże bym tego nie musiał robić. No ale wolę jednak płacić po te 200 zł, aniżeli ryzykować ze szczepionką, która moim zdaniem i tak nie ma sensu, dlatego że jak ja potem czytam te nowe wiadomości Pfizera, w sensie, że teraz już mówią o tym, że trzecia dawka jest potrzebna, potem jeszcze mówili, że co roku trzeba będzie się szczepić kilka razy, no to wiecie, no to tak na grypę, ja się nie szczepię na grypę, dlatego że co roku są nowe warianty grypy i te szczepienia bym musiał co roku powtarzać, zwyczajnie skórka za wyprawkę, ale każdy ma swoje zdanie w tej kwestii i ja nie będę mówił, że te osoby, które się szczepią, że robią nieprawidłowo, bo nie, no dobrze jest, wiadomo, że jak jest społeczeństwo zaszczepione, aczkolwiek nie wiem, czy w tym przypadku to ma sens. Ja jeszcze czekam w każdym razie. Dobra, no do później. Dotarłem już na lotnisko, to jest stacja końcowa pociągu. Oczywiście przesiadka tam Warszawa Zachodnia była. Podróż w porządku, jak najbardziej wszystko. Teraz muszę się udać na lotnisko i poszukać informacji odnośnie tego testu koronawirusowego, no bo z tego co rozumiem, to jako, że właśnie nie mam za sobą tych szczepień, to że ten test muszę sobie zrobić, ale jakiejś potwierdzonej tej informacji nie mam i nie wiem za bardzo, gdzie ten test się tutaj robi, ale na pewno jakieś informacje po drodze będą. Ostatnio jak wracałem z Tajwanu, to te testy się robiło w tym miejscu, gdzie się bagaż odbiera. Czyli teraz tam dostępu nie będę miał od tej strony. No i na wyniki czekało się około 15 minut, więc szło to błyskawicznie i cena 200 zł. No dlatego idę teraz szukać tego miejsca, idę się odprawić i fajnie, ponieważ będę leciał bezpośrednio stąd na Teneryfę, a gdybym wybrał jakieś inne połączenie, to jednak miałbym przesiadki jeszcze dodatkowe. Działamy! No dobra, słuchajcie, okazało się, że te testy były do wykonania w hotelu naprzeciwko lotniska. Były do wyboru zarówno te PCR, jak i antygenowe. Antygenowe wynik jest po 20 minutach i właśnie te są wystarczające. W przypadku lotu do Hiszpanii, a Teneryfa należy do Hiszpanii. Więc już mam to za sobą, jestem po odprawie, już czekam teraz na samolot. I co ciekawe jeszcze, muszę na jakiejś stronie internetowej się zarejestrować albo skorzystać z kodu QR, który mnie tam przeniesie, albo wpisać adres w telefonie właśnie tej przeglądarki i jakiś formularz muszę tam wypełnić, więc to jeszcze muszę zrobić i będę wolny jak dzika świnia. Dobra, no okej, okay, no to trzymajcie się i do zobaczenia na Teneryfie. Mam nadzieję, że pogoda ładna. Aha, pewnie zauważyliście, że znowu jestem w tej samej koszulce. Powiem wam, że jest tak gorąco, że to jest jedyna odzież, której się nie poce jak świnka i muszę sobie więcej czegoś takiego kupić. Mam tylko taką właśnie jedną, czy tam dwie może, dam do biegania, ale naprawdę jest tak gorąco, że w normalnych koszulkach no to od razu jakieś ślady pod pachami i tak dalej, nic nie pomaga, to obrzydliwe jest. Dlatego postanowiłem w tym podróżować, ale ogólnie jak wrócę teraz z tego projektu, to idę do sklepu i sobie więcej odzieży takie kupię na lato. No dobra, więc trzymajcie się i do później. No słuchajcie, jestem teraz na Teneryfie, ale za chwilkę mam samolot na Gran Canaria, czy na inną wyspę zupełnie. To bardzo ładnie z samolotu wyglądało, ta góra. Po godzinie 19 będę właśnie na Gran Canaria, tam się leci jakieś 30 minut. I potem nie wiem, czy bezpośrednio na statek, czy do jakiegoś hotelu, zobaczymy. Przepięknie się ta Teneryfa prezentuje z lotu ptaka. Naprawdę dużo tutaj jest takich ładnych domów z basenami i tak dalej, no coś prześlicznego. Aczkolwiek mało roślin, takie nie wiem, czy to jest kwestia tej ziemi wulkanicznej, czy coś innego chodzi, ale bardzo mało takich ładnych, wysokich drzew tutaj jest.
będę leciał takim śmigłowym, zobaczcie. Masakra. Dawno takim nie leciałem już. Wydaje mi się, że na ten statek przyleciałem. Takie mam wrażenie, czekają na mnie. No witajcie moi drodzy, nie będziecie zadowoleni, nie będzie pan zadowolony, nagrywam się, chociaż tak przyznam szczerze, nie wiem czy ten materiał w ogóle wrzucę, ponieważ nic z tego wyjazdu, jeżeli chodzi o nagrywanie, nie wyszło. No to już wam opowiadam. Kiedy ja tu włączyłem ostatnio kamerę, coś mi się wydaje, jak jechałem samochodem z lotniska na statek i pokazywałem ten statek z daleka, tak to był ten statek, czekali na mnie specjalnie. No i słuchajcie, wszedłem na burtę, to był już, jak wszedłem na tą burtę, to już był późny wieczór, więc już nie pracowałem, przespałem się tam na tym statku i na drugi dzień, cały dzień pracowałem, no cały dzień naprawdę od rana do nocy pracowałem, przez to oczywiście nagrywać nie mogłem. No i potem co, pracowałem do późna, później wstałem dosłownie o 3 w nocy, napisałem jakiś tam raport, rano ten raport oddałem. I o godzinie tam no, 8 czy tam 9 schodziłem z tego statku, od razu czekał na mnie agent, zabrał mnie na lotnisko, no, no masakra, zabrał mnie, tylko właściwie ten, nie wiem czy ja wam powiedziałem, jak to, chyba powiedziałem, bo było tak słuchajcie, że z Katowic pojechałem do Warszawy, tak, z Warszawy poleciałem na Teneryfę, następnie z Teneryfy lotem na Gran Canarię, później wsiadłem na statek i na tym statku podczas pracy przepłynęliśmy się do Fuerteventury. W tej Fuerteventurze zszedłem z pokładu, pojechałem od razu na lotnisko, tam mało co by mnie w ogóle na samolot nie zdążył, by mnie nie wpuścili, dlatego że okazało się, że muszę testy sobie zrobić i o 10.30 zamykali bramkę, a dopiero od 10 można było robić testy i powiedzieli, że na wyniki się czeka do godziny. Na szczęście wyniki zrobili w 20 minut, więc rzutem na taśmę udało się ten samolot złapać. Następnie przyleciałem moimi ulubionymi liniami, Ryanairem. Przyleciałem do Berlina i z Berlina Flixbusem, chyba tak się ta firma nazywa, do Wrocławia. Także jestem tutaj we Wrocławiu, pewnie już poznaliście, tak? Jestem we Wrocławiu. Miałem mieć przesiadkę tym Flixbusem, ale przesiadka po 5 godzinach, czyli miałem 5 godzin czekać na kolejnego tego Flixbusa do Katowic. Więc przeszedłem się na dworzec, patrzę, jest jakieś połączenie, no to wziąłem to połączenie, no i czekam teraz. Łącznie godzinkę tylko muszę czekać, a nie 5 godzin. Tak więc jak widzicie, nie było nawet kiedy nagrywać. Nie było kiedy nagrywać, takie wyjazdy się również zdarzają. Za dużo tam nie widziałem. Jedyne co jakby zauważyłem podczas tego wyjazdu to, że po pierwsze przypomniała mi się Fuerteventura, byłem tam kiedyś, nagrywałem to i dokładnie w tym miejscu, gdzie schodziłem ze statku, to wtedy wchodziłem na ten statek. No naprawdę pamiętam to prawie jak dziś. I zapamiętałem również to, że te wyspy kanaryjskie, ciągle mi się myli z karaibskimi, a to wyspy kanaryjskie, to wygląda tam jak na Marsie. Naprawdę, tam można jakieś sceny marsjańskie kręcić, tylko troszkę na czerwono zabarwić te góry i będzie ekstra. Ja kiedyś myślałem, że fajnie by tam było mieszkać na Teneryfie, bo jak Teneryfę kojarzyłem, to tam dużo zieleni, coś pamiętałem, że było, no nie? Ale tutaj właśnie ta Gran Canaria, czy ta Fuerteventura w szczególności, to tam drzewa nie uświadczy, praktycznie jak na Grenlandii, tylko że tutaj cieplej. No, więc teraz co, jest godzina 20 po północy, jest, jeszcze muszę czekać, no do pierwszej w nocy muszę czekać na pociąg. Jak już dojadę do Katowic, to potem co, Ubera do domu. No i tyle, i się kończy moja przygoda. O, jakie dalsze plany? Czeka mnie tygodniowe szkolenie.
tygodniowe szkolenie takie dotyczące turbin wiatrowych, a następnie prawdopodobnie na kilka tygodni wyjazd. To nie będę mówił gdzie, bo to na razie nie ma takiej potrzeby, no ale prawdopodobnie właśnie na turbinę na kilka tygodni znowu polecę. Tak to na chwilę obecną wygląda. Dobra. Nie będę już Wam truł, bo tak jak mówię, nie mam ciekawego do pokazania, więc tylko taka wzmianka, co się u mnie działo. No i przepraszam, że nic nie nagrałem, ale tak mówię, czasami takie wyjazdy się zdarzają. Korci mnie, żeby nagrać Wam, słuchajcie, filmik, w którym pokażę Wam moją przygodę z tą kryptowalutą Chia. W sensie, dlaczego nie kupować, dlaczego nie kopać. Mogę Wam pokazać, dlaczego jej nie kopać, bo moim zdaniem to na chwilę obecną to porażka i dopóki ta kryptowaluta, jej cena nie wzrośnie tak z 10-krotnie, to się nie kalkuluje zupełnie. Ciekawy jestem, czy też macie takie zdanie. Napisał do mnie jeden gentleman z Denver, który pokazywał mi tam swoją, czy tam firmową taką kopalnię, nazwijmy to, tej Chi. Ja też nie wiem, jakim cudem mi się to może zwrócić. Mi się wydaje, że to się nie zwraca, dopóki właśnie ta cena nie pójdzie w górę. Tak macie ochotę, to mogę Wam nagrać taki filmik, w którym pokażę Wam, ile kosztowała ta specyfikacja, którą kupiłem, ile się na tym zarabia, jak to wygląda, jakie zużycie prądu i w ogóle. Ale nie wiem, czy to będziecie tym zainteresowani, bo prawdopodobnie znikomy procent z Was się tym interesuje. Nawet mówię do rzeczy, jak na osobę, która tak długo nie spała. Wyglądam jak Azjata, tak mi się oczy mrużą. No ale no, nie spałem dłuższy czas, więc mogę gadać od rzeczy. Dobra, na mnie czas. Jak już tak był kocze, to na mnie czas. Trzymajcie się, dziękuję, że jesteście ze mną nawet, bo skoro teraz słyszycie moje słowa, to znaczy, że wytrzymaliście aż do tej pory. Dziękuję Wam za to i trzymajcie się. I dziękuję tej osobie, która na Patronite mnie wsparła. Kurczę, muszę sprawdzić, kto to był i chociaż imię wpisać na końcu tego filmiku czy coś. Dziękuję uprzejmie. No trzymajcie się, hejka.